W niedzielę 12 stycznia 300 wolontariuszy będzie kwestować na ulicach Ostrowca Świętokrzyskiego na rzecz 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z którego środki finansowe zostaną przeznaczone na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Jak więc rozpoznać wolontariusza? Każdy wolontariusz będzie wyposażony w swój zestaw, czyli kolorową puszkę z logo 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na szyi. Wolontariusz musi mieć identyfikator ze zdjęciem ze swoimi danymi i ze specjalnie nadanym numerem. Ten numer identyfikatora musi również znaleźć się na wierzchu puszki. Puszka nie może być oklejona ani w jakiś sposób zasłonięte znaki logo 28 finału. Oczywiście każdy wolontariusz będzie posiadał tradycyjne czerwone serduszka. W organizację finału angażuje się wiele firm, instytucji czy osób prywatnych. Natomiast nad bezpieczeństwem czuwają strażnicy miejscy, strażacy i policjanci. Również będzie służba patrolowa jednostki strzeleckiej Strzelec z Ostrowca i będą mogli podchodzić do naszych wolontariuszy i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy nie są naruszone plomby, bo każda puszka jest zabezpieczona specjalnymi plombami. Wszystkie działania mają na celu bezpieczny przebieg finału. Zapytaliśmy funkcjonariuszy policji, o czym powinni pamiętać wolontariusze w dniu zbiórki. Kiedy przemieszczają się z puszkami już po kweście do swojej siedziby, to też pamiętamy o tym, żeby poruszać się w grupie, nie samodzielnie. Jeżeli są osoby kwestujące niepełnoletnie lub jeszcze takie dosyć młode, muszą sobie zapewnić też udział osób dorosłych. W ubiegłych latach podczas ostrowieckich finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie odnotowano żadnych kradzieży czy prób wyłudzeń. Co jednak zrobić, gdy dojdzie do kryzysowej sytuacji? Trzeba zapamiętać jak najwięcej informacji na temat ubioru, wyglądu danego napastnika. Wtedy policja może podjąć skuteczne czynności, aby taką osobę schwytać. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wolontariusz zawsze może podejść do oznakowanego patrolu. Może zadzwonić też na 112, na numer alarmowy. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, my służymy pomocą. Patrole policji w dzień finału będą wzmożone, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa kwestującym, jak i bawiącym się podczas części koncertowej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury.